13 stycznia w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach wręczono nagrody laureatom tegorocznego, siódmego już konkursu Kolęd i Pastorałek na ten nowy rok. O wynikach konkursu informowaliśmy już Państwa we wcześniejszym materiale. Warto jednak przypomnieć, że w przedsięwzięciu tym udział wzięli soliści, duety, zespoły wokalne oraz chóry reprezentujący klasy zerowe, szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie z terenu powiatu kozienickiego wszystkich przybyłych powitała pracownik KDK Halina Koryńska, która odczytała protokół z rozstrzygnięcia konkursu. Nagrodzeni i wyróżnieni z rąk dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwiry Kozłowskiej otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Drobne upominki i dyplomy wręczono też nauczycielom, którzy zaangażowali się w przygotowanie dzieci i młodzieży do tego konkursu. Elwira Kozłowska podziękowała młodym i zdolnym wykonawcom za udział w przedsięwzięciu, zachęcając jednocześnie do udziału w kolejnych imprezach organizowanych przez placówkę. Powiedziała też o niespodziance przygotowanej specjalnie na tę okazję. Było nią zwiedzanie pomieszczeń, w których mieści się telewizja lokalna Kronika Kozienicka. Tu wszyscy mieli okazję zobaczyć jak wygląda praca w redakcji, a nie lada atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych, była wizyta w studiu, w którym nagrywane są m.in. programy informacyjne i sportowe.